chciałbym powiedzieć, jak wygląda to z punktu widzenia naszego podwórka, ale mówimy tylko o Krajowym Programie Odbudowy. I chciałbym rozwiać parę mitów. Po pierwsze, słyszę, że już posłowie rozdają pieniądze w naszym regionie na przykład na drogę, ostatni odcinek drogi Racibórz-Pszczyn. Otóż w tym Krajowym Programie Odbudowy tego nie ma i być nie może. Jedyne drogi w niewielkim zakresie, które tam są, to są obwodnice miast, ale tylko w ciągu dróg krajowych. Ostatnio na sesji powiatu mówiłam o tym, że niestety, jeśli chodzi o Krajową Drogę 45, bo tylko ta przebiega przez powiat raciborski i tam była obiecywana tak zwana zachodnia obwodnica Raciborza w ciągu tej drogi, tam jej nie ma, bo Krajowy Program Odbudowy odnosi się do programu rządowego 100 obwodnic, a na tej liście w województwie śląskim są tylko obwodnice drogi 78 na północy kraju i droga 44 także krajowa. Nie ma natomiast w Krajowym Programie Odbudowy nigdzie tej części drogi Racibórz-Pszczyna. Ja wnosiłam poprawkę do budżetu o pierwszą transzę na przygotowanie tej inwestycji, bo ona jest potężna. To jest od granic Raciborza do granic Rybnika. Ale proszę Państwa, to jest droga wojewódzka. Jej nie może być w KPO i nie ma i nie może. Jeśli ktoś opowiada takie brednie, to robi to świadomie, albo dostał karteczkę od szefostwa, co ma gadać i kłamie zwyczajnie, wprowadza w błąd, jeszcze obniża szansę na wprowadzenie tej drogi na przykład do innych instrumentów, na przykład do polityki spójności. Te projekty już są. Żeby nie do końca też ujawniać całą tą kuchnię zawsze związaną z przygotowywaniem odpowiednich wniosków, ale nie będzie tajemnicą, jeżeli wskażemy na regionalną drogę Racibórz-Pszczyna. Jest to projekt dla nas bardzo priorytetowy i niezależnie od tego, że trwają prace nad przyjęciem Krajowego Programu Odbudowy, to z drugiej strony my już teraz tu na poziomie współpracy także i z samorządami sąsiednimi, ale także i z województwem staramy się maksymalnie przygotować do tego, aby jak tylko to będzie możliwe, niejako wstrzelić się w to i zaabsorbować te środki zgodnie z przyjętym harmonogramem budowy tej drogi.